Bezpieczeństwo danych jest kluczowe, zwłaszcza w systemach tak rozbudowanych jak SAP. Tak, to mój kolega. Wdrażanie kontroli mitygujących w celu redukcji ryzyka. Teraz wasza kolej i wasze zadanie. Spróbujcie przejść ją samodzielnie. Witajcie na kanale Gierce Ninja. Dzisiaj chcielibyśmy was zaprosić do udziału w naszej totalnie nowej inicjatywie, która ma na celu badanie poziomu bezpieczeństwa systemu SAP. Na specjalnie uruchomionej do tego celu platformie sapsecurity.pl znajdziecie dwie ankiety. Pierwszą w wersji uproszczonej, zawierającą 20 podstawowych pytań, a druga szczegółowa, zawierająca ponad 140 pytań. Sporo, ale to zaawansowana ankieta jest. Ankiety pomogą wam zweryfikować poziom bezpieczeństwa SAP w waszych firmach. A to co najlepsze, jeśli wyrazicie zgodę na zbieranie informacji, anonimowe, będziecie mogli sprawdzić benchmark, czyli porównać, jak wasze środowisko wygląda na tle innych firm, które również uczestniczyły w badaniu. Fantastyczna wiadomość, Filip. Fantastyczna rzecz. Słuchajcie, zmierzyliśmy poziom bezpieczeństwa dla naszej instalacji. I co? No i muszę powiedzieć, że jest prawie dobrze. No wiesz, no, zawsze jest coś, co można poprawić. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość. Dla osób, które zdecydują się na udział w ankiecie, mamy niespodziankę. Surprise, surprise. Mamy bezpłatną, podkreślam, darmową konsultację. Nie, nie, nie uzgodniłeś tego. Z jednym z naszych ekspertów. Chociażby z Filipem. Albo z Andrzejem. Wystarczy, że na stronie wyrazicie taką chęć, pozostawicie swój adres mailowy i wybierzecie jeden z dostępnych terminów, w którym chcielibyście spotkać z naszym ekspertem. Fantastyczna sprawa, Filip. Cieszę się, że wychodzimy z tą inicjatywą promującą bezpieczeństwo w polskich firmach. Dokładnie. Bezpieczeństwo danych jest kluczowe, zwłaszcza w systemach tak rozbudowanych jak SAP. Dlatego bardzo gorąco zachęcamy was do udziału w tej ankiecie. No dobrze, słuchajcie, przejdźmy teraz do meritum. Zaczniemy dzisiaj od uproszczonej wersji ankiety. No nie mamy tyle czasu, którą znajdziecie na stronie sapsecurity.pl, przechodząc na sam dół tej strony. Tak, ankieta dla waszej wygody została podzielona na 6 kluczowych obszarów, które dadzą wam ogólny pogląd na bezpieczeństwo waszego systemu. Te wybrane obszary to domeny. Tak? SAP Security. Pierwsza z nich to zarządzanie użytkownikami, czyli to, jak nadajemy dostęp dla użytkowników w systemie SAP S4. Kolejny obszar to dostęp awaryjny, czyli czy jesteśmy gotowi na nietypowe sytuacje, czy ogarniemy gaszenie pożaru bez narażania się na ryzyko. Następny to zarządzanie rolami, które bardzo często jest zaniedbywane. To prawda. A tak naprawdę, wiesz, jest kluczowe przy wdrożeniu nowego systemu S4HANA. Czyli w tym obszarze będziemy podpytywać w tej ankiecie, kto buduje rolę, w oparciu o jakie zasady i tak dalej. Kolejny obszar to SOD, czyli święty graal bezpieczeństwa. Jak zarządzamy ryzykiem dostępu i rozdziału obowiązków? Kolejny obszar to rozwój systemu, czyli standardy bezpieczeństwa, wasze wymagania w tym zakresie. No to ostatni obszar. Okresowa weryfikacja uprawnień, czyli jak zapewniamy, że w naszym środowisku nie pojawią się chociażby martwe dusze. Okej, Andrzej, brzmi ciekawie. To przejdźmy może teraz do tych pytań i przedstawmy, co poeta miał na myśli. Jeden z poetów. Uch, to jest kluczowe w tym obszarze. Dobrze, to zacznijmy od pytań w obszarze zarządzania użytkownikami. No dobrze. Filip. W tym obszarze przede wszystkim interesuje nas poziom automatyzacji procesów związanych z nadawaniem uprawnień. W skrócie mówiąc, czy wasz administrator dzisiaj ręcznie przypisuje rolę do użytkowników, czy korzysta z systemu? W kolejnym pytaniu ważne jest, jak postępujecie, jeśli na wniosku pojawi się ryzyko. Co robicie na wypadek zidentyfikowania krytycznych uprawnień lub ryzyk związanych z rozdziałem obowiązków? A w ostatnim pytaniu w tym obszarze interesuje nas, czy macie proces szybkiego odbierania dostępu dla użytkowników
którzy już go nie potrzebują albo nie powinni takiego dostępu posiadać. Podsumowując, w tym obszarze skupiamy się na narzędziach i procedurach zapewniających kontrolę i bezpieczeństwo w obszarze związanym z zarządzaniem użytkownikami. Kolejny obszar to przegląd awaryjnego dostępu i użycia kont uprzywilejowanych. Bardzo ciekawy temat. Pytania w tym obszarze dotyczą zarządzania uprzywilejowanym dostępem w organizacji. Tym dostępem awaryjnym, kontami wbudowanymi w systemach, też kontami administracyjnymi. Tak. Pytania te koncentrują się na weryfikacji tożsamości użytkowników posiadających takie uprawnienia oraz, co ważne, na monitorowaniu ich działań w celu chociażby wykrywania nadużyć. Ponadto omawiane jest określenie kryteriów, które uzasadniają odebranie tego specjalnego uprzywilejowanego dostępu oraz, to co również jest istotne, regularne przeglądy tych dostępów. Te pytania, wszystkie te działania czy pytania zmierzają do zabezpieczenia systemów także w sytuacjach awaryjnych. Kolejny obszar to obszar zarządzania rolami i autoryzacjami. Tutaj pytania dotyczą kluczowych aspektów zarządzania rolami w systemie S/4HANA. I nie tylko. Dokładnie. Można je też odnieść do innych systemów. Zawierają one kwestie związane z tworzeniem ról zgodnie z zasadą minimalnego wymaganego dostępu, weryfikacją wniosków o dostęp w kontekście zasad segregation of duties, procesem usuwania nieaktualnych i niepotrzebnych ról oraz wymogiem szkolenia jako warunku uzyskania dostępu do określonych ról i uprawnień. Te działania mają na celu zapewnienie, że role budowane są z uwagą, atencją, zabezpieczając je przed nadmiernym lub nieuprawnionym dostępem, jednocześnie podtrzymując zgodność z wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa i regulacjami. Kolejny obszar to zarządzanie rozdziałem obowiązków. Pytania w tym obszarze dotyczą zarządzania ryzykiem związanym z zasadą rozdziału obowiązków, czyli tak naprawdę SOD w organizacji. Skupiają się na definiowaniu zasad, reguł w celu zapobiegania konfliktom interesów i nieuczciwym działaniom. Obejmują także proces automatycznego raportowania naruszeń oraz, to co jest szczególnie istotne, wdrażania kontroli. Tak, to mój koniec. Wdrażania kontroli mitygujących w celu redukcji ryzyka do czegoś, co nazywamy akceptowalnym poziomem. Te elementy są kluczowe dla utrzymania integralności operacyjnej i ochrony firmy czy systemu przed potencjalnymi nadużyciami. Kolejny obszar to bezpieczeństwo niestandardowych rozszerzeń programów. Pytania te koncentrują się na bezpieczeństwie właśnie tych rozwiązań. Dotyczą ustanowienia i przestrzegania pewnych standardów bezpieczeństwa, które trzeba stosować podczas tworzenia tych programów, ich testowania oraz takiej ogólnej zgodności tych rozwiązań z wymaganiami mechanizmów autoryzacji i kontrolami bezpieczeństwa SAP. Celem tych działań jest zapewnienie, że niestandardowe programy, czyli takie, które nie napisał producent, a napisał programista, i aplikacje nie stanowią zagrożenia dla systemu SAP i spełniają wymagane związane z bezpieczeństwem danych i systemów. Ostatni obszar to okresowe przeglądy dostępu użytkowników. I tutaj pytania w tym obszarze odnoszą się do recertyfikacji uprawnień i tak naprawdę okresowego przeglądu ryzyk dostępu. Skupiają się na istnieniu udokumentowanej polityki dotyczącej przeglądów, procesie natychmiastowego odbierania uprawnień, szczególnie tym użytkownikom, którzy już ich nie potrzebują, jak wcześniej Filip wspomniał, oraz procedurach przeprowadzania regularnych weryfikacji. Te działania mają na celu zapewnienie, że dostęp do systemu jest zawsze zgodny z aktualnymi potrzebami i zakresem zadań pracowników, minimalizując w ten sposób ryzyko nieautoryzowanego dostępu i, co ważne, poprawiając ogólne bezpieczeństwo systemu. No właśnie, to już ostatni obszar. Dzięki, Andrzej, za przedstawienie. Proszę bardzo. Mamy nadzieję, że podoba się Wam zarówno nasz pomysł, nasza inicjatywa, jak i sama ankieta, którą dzisiaj wspólnie omówiliśmy. Teraz Wasza kolej i Wasze zadanie. Spróbujcie przejść ją samodzielnie. Dokładnie. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobała ankieta.
na ile zgadzacie się z otrzymaną oceną. Pamiętajcie, że wasza opinia jest dla nas bardzo ważna. Oczywiście dla osób chętnych czeka również ankieta tak zwana zaawansowana, jak również sama możliwość kontaktu z naszym ekspertem. Ekspertem. Jeśli w trakcie zaawansowanej ankiety napotkacie na wyzwania, śmiało kontaktujcie się z nami. Co więcej, nagramy odcinek rozwijający 10 najczęściej zadawanych pytań, tak aby wam pomóc przy wypełnianiu tej ankiety. Już pamiętaj, że obiecałeś teraz. Musisz nagrać. Nagramy. To już wszystko na dzisiaj. Zachęcamy was do śledzenia naszego kanału i naszej nowej inicjatywy. Zapraszamy na kolejne odcinki w ramach tej serii. Do zobaczenia. Cześć.